Witam ponownie z autohandli w Radomiu. Komis nazywa się pierwszy. Przed chwileczką nagrałem pierwszą część tego, co stoi tutaj po brzegach. Teraz zobaczymy, co znajdziemy na tyłach tego autohandlu. Przypominam też o łapeczkach, komentarzach. Podnosi to statystyki kanału. Znowu poszliśmy na dno jak łódź podwodna. No ale były wakacje, była pogoda, może teraz znowu troszeczkę na powierzchnię wypłyniemy. Wklejam pod filmikami numer konta zrzutka. Minimalna wpłata złotóweczka. Wpłaty są bez prowizji. Jeżeli komuś przyszłoby na myśl wesprzeć Negusa w tym, co dla was robię. Czemu cały czas Radom? Słuchajcie, ponieważ tutaj mam kilka handli, gdzie się zgadzają bez problemu na filmowanie. Mam w planie wyruszyć też w kierunku Kielc niebawem, Busko-Zdrój i tak dalej. Tam jest sporo komisów, ale nie mam gwarancji, że ktoś mi się tam zgodzi na filmowanie. Dlatego na razie uderzyłem tu, gdzie mam pewniaki, gdzie nie będę miał żadnej draki. Ładne A4 w Avancie, we slajnie, ładna oponka, rocznik 2008, 1.8 TFSI, 160 koni, 180 przejechane. Wszystko fajnie, tylko troszeczkę mnie ten silnik niepokoi. Sporo problemów właśnie z tą jednostką napędową. Półskóra, środek zadbany, skrzynia manualna. Wizualnie auto prezentuje się bardzo ładnie. No może ktoś zaryzykuje, może mu się nie popsuje. Jack X-Type. Ktoś tutaj grill chyba wymieniał. 16900, 3 litry benzynka. 231 koni, rok 2002, 220 przejechane w manualu. Rzadko się trafiają w manualu, przeważnie automaty. Półskóra. Nie napisali tutaj, że w napędzie na 4, ale pewnie jest. Widać troszeczkę uszczelki już tutaj. Zaczynają wysychać. Osobiście Jagi X-Type mi się podobają. Nie są zbyt duże. Jeszcze widać z daleka, że to jest Jaguar. Na pewno nie ma ich zbyt wiele na drogach. Auto się wyróżnia. No i sporo podzespołów dzieli też z Fordem. Lecimy dalej. Peugeot był kiedyś na filmiku. Niewielki przebieg. Zaledwie 85 tysięcy kilometrów, rok 17, diesel manual, 120 koni, serwisowany, opłacony, niby full opcja. Wizualnie zadbany, raczej nie powinien rdzewieć. Wiadomo, Peugeoty, Citroeny mają jedne z najlepszych blach. Jeżeli ktoś nie boi się Francuzów, czemu nie? No tutaj mamy niezłego byczka, kawał samochodu, opony, kawał bieżnika, wielka guma, R18 balony, 219 900 zł. Rok 16, stówka przejechana, diesel 3 litry, automat 260 koni, GLS, 4MATIC. Serwisowany, zarejestrowany, skubany, ale jest wielgaśny. Tutaj ma niewielkiego wgniotka na tylnym błotniku. Nie wiem, czy to widać, kiedy słońce się odbija. Obejdę go tutaj w koło. Może coś jeszcze zauważę. Póki co nic tutaj więcej na nim nie widzę, żadnych mankamentów. No kawał samochodu, pewnie jako nowy, kosztował
coś koło 400 zł. Piszcie w komentarzach. W automacie C70, w benzynce, też jakiś czas już tutaj stoi. Ostatnio wspominałem, jakby była w manualu, nie w automacie, może bym ją sobie przytulił, ponieważ bardzo fajna jednostka napędowa, 2,5 litra, 220 koni, rok 2007, 220 przejechane. Nigdy wołowiny nie miałem. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał. Chorowałem też kiedyś na Saba, ale Sabów już jest naprawdę niewiele w dobrym stanie. Głównie na krokodyla w kupecie Sabika ASX Mitsubishi. Ładna opona. 1.6 benzynka, 117 koni, rok 15, 85 przejechane, 47 900. Dobry samochód. Prosta konstrukcja, silnik wolno ssący, rakieta to nie jest, ale auto jest niezawodne. Można też zagazować. Komuś z rodziny poleciłem takiego ASX-a w benzynce. Mają go kilka lat, bez problemów, wszyscy są zadowoleni. Także dobry samochód. Miniacz. Mini Cooper. 26 900, 1.6, 175 koni w manualu, 190 przejechane, 2008 rocznik. Opłacony ksenon skóra. Dach panoramiczny. Półskóra w środku. Silnik THP. Na dwoje babka wróżyła, jak to mawiają. Jedni śmigają, a inni narzekają. Na pewno frajda z jazdy jest. Audi w Avancie B7 czy B6, już nygus, teraz to się zakręciłeś. 220 koni, S-Line Quattro, serwisowany, bezwypadkowy, 2007, 2 litry, w manualu, 280 przejechane, 24 900. 220 koni, 2 litry, chyba 200, jeżeli to jest TFSI, 2 literki. Poprawcie mnie w komentarzach, czy w ogóle były takie wersje 220 koni. Na zimówkach, a lusy troszeczkę poprzycierane. Laguna bez opisu. Nie wiem, czy sprzedana, czy co się tutaj dzieje. Audica bez opisu, ale była już kiedyś na filmiku 2.4 benzynka. Nazwę autohandlu wam podałem, możecie dzwonić, pytać, negocjować, kupować. Słońce wali po oczach. Mam nadzieję, że coś na tych filmikach będzie widać. Peugeotino. Dostawczak. Może komuś przypasuje. 25 900, rok 12, 200. Stan licznika 219 tysięcy. 1.6, 90 koni w dieselku. Znowu nygus byś się zakręcił. Ale lecąc dla was dzisiaj, już 9 nagranie, mam prawo coś pokręcić. Jak jesteście tacy mądrzy, weźcie kamerkę, idźcie, nagrajcie. Ja chętnie to podsumuję. Scout Skoda. Też już była chyba na filmiku ostatnio, jak tutaj byłem miesiąc temu. 54 900, rok 15, 270 przejechane w dieslu, 184 konie, w automacie, w napędzie, na 4 buty. Na półskórach oczywiście skrzynia DSG. Mamy Tiguana, chyba go nie było tutaj ostatnio.
nie kojarzę. 36 900, 2008, 179 przejechane, 2 litry w benzynie, 170 koni. Opcja Airline. W manualu na skórach. Dosyć dobrze wyposażony. Prezentuje się póki co dosyć ładnie. Nie widzę tutaj większych mankamentów. Delikatna obciereczka na lusterku. Tutaj zderzak coś troszkę. Może zaczep puścił, nie wiem. No i X5. Bryka na wypasie. Ale jak kaskę ma się, czemu nie? Automat skóra. Oponki. Oponki jeszcze dosyć ładne, Continental. Taki byczek troszkę. 74 900, rok 10, 270 przejechane w dieslu, 3 litry w automacie, 245 koni w M pakiecie. X5. Tutaj zauważyłem delikatne obcierki na zderzaku. Pozdrowionka, do usłyszonka.